Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj skupimy się na kolejnym produkcie Razera, który jak zauważyliście pewnie w ostatnich miesiącach bardzo mocno poszerzył swoją ofertę. Mamy przykładowo Huntsmana, Huntsmana TE, Huntsmana Mini. Nie inaczej sprawa wygląda z myszkami. Przykładowo Viper, Viper Mini, Defender V2, no i dzisiaj Defender Mini. Zobaczmy co ta myszka potrafi, czy jest warta uwagi i czy jest warta swojej ceny. Kosztuje mniej więcej 280-270 zł, więc za chwilkę sobie to wszystko zweryfikujemy. Zapraszam do oglądania. Przy okazji również nie zapomnijcie, by subskrybować tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, które pojawiają się co tydzień. Poza tym łapka w górę, jeżeli materiał wam się spodoba. No i nie zapomnijcie również o Instagramie. Jest obok mnie. Warto na niego zaglądać. Wówczas będziecie wiedzieli, co przygotowuję dla was na najbliższe tygodnie. A teraz ruszajmy z recenzją. Kolejna miniaturka. Zapytacie po co? Ano po to, żeby trafić do tych użytkowników, którzy albo mają mniejszą dłoń, albo oczekują trochę innego chwytu. Rzeczywiście, mimo że to co widzicie jest Defenderem V2, to wyraźnie skierowanym do zupełnie innego grona odbiorców i o tym za chwilkę się przekonacie. Najpierw jednak rzućmy okiem na pudełko. Tutaj na zewnątrz brak większych zaskoczeń, sporo informacji, czerń i zieleń oraz porównanie wymiarów względem normalnej edycji. Wewnątrz trochę więcej zaskoczeń, poza myszką, która rzeczywiście jest zauważalnie mniejsza. Pojawi się także papierologia, naklejka i coś, co jest dla mnie jak najbardziej na plus, mianowicie gumowe panele stabilizujące. Uwierzcie lub nie, ale to doskonała opcja, aby wstępnie skustomizować urządzenie, no i poprawić jego chwyt podczas rozgrywki. Razer w ogóle w ostatnim czasie wypuścił całą gamę takich dedykowanych paneli gumowych pod ich myszki, natomiast póki co, z tego co się orientuję, nie występują one w zestawie nigdzie indziej poza Defenderem V2 Mini, aczkolwiek liczę na to cicho, bo to jest bardzo fajna sprawa, że po wyjęciu z pudełka od razu możecie swoją myszkę skustomizować, dopasować ją pod własne preferencje, jeżeli chodzi o chwyt, bo umówmy się, nie każdemu musi goły plastik odpowiadać, niektórzy wolą właśnie jakąś fakturę, jakąś powierzchnię i wtedy te panele będą jak znalazł. Co jednak też jest warte zaznaczenia. Jeżeli takie panele kupicie, to można z tego co założyłem wykorzystać je wielokrotnie, ponieważ na swojego miniacza przykleiłem je, później odkleiłem i w tym momencie nie widzę żadnych śladów kleju. Później ponownie jeden panel przykleiłem i on wciąż ma te same właściwości. Oczywiście, jeżeli będziecie wykorzystywać je nie wiadomo ile razy, no to wtedy siłą rzeczy przestaną być odpowiednio lepkie, ale na kilka myszek spokojnie powinny wam wystarczyć. Co by jednak nie mówić, wykonanie Defendera V2 w wersji mini pozostaje nienaganne. Tworzywa są przyjemne w dotyku, matowe, czarne, spoiny nie trzeszczą, poza pierwszym mocniejszym uciskiem, wówczas mini wydał faktycznie kilka skrzypnięć, ale od tamtego momentu myszka pozostaje cicha. Przewód doskonały, Razer od jakiegoś czasu w swoich myszkach stosuje elastyczny kabel w luźniejszym oplocie, jego ułożenie na biurku nie budzi większych zastrzeżeń, podczas szybkich ruchów myszka w zasadzie nie stawia żadnego oporu. Zresztą to wynik nie tylko samego kabla, pod spodem mamy bowiem spore jak na tak niewielką myszkę ślizgacze PTFE, a poza tym chodzi również o wagę. Konstrukcja nie jest niby pełna dziur, ale jednak bardzo lekka. Już normalna V2 Defender była dosyć lekką myszką, natomiast tutaj przy wymiarach 65,4 mm na 56 na 38,5 udało się uzyskać ciężar 62 gramów, czyli o 20 mniej względem właśnie klasycznego V2. Wynik absolutnie doskonały i nie idzie za tym żadna obawa o zalanie, kurz w środku czy inne rzeczy, chociaż przede wszystkim zastosowane tutaj wymiary mają oczywiście przełożenie w przypadku chwytu. W przypadku recenzji Defendera V2 na kanale X.com wspomniałem o tym, że w moim odczuciu jest to myszka idealna do palma. Zresztą nie ukrywajmy, kształt Defendera stał się w pewnym sensie wyznacznikiem dla wielu innych myszek. Mógłbym tutaj wymienić kilka modeli, które znam i które rzeczywiście, patrząc na ogólny wygląd, bardzo, ale to bardzo mocno przypominają kultową już propozycję Razera. Natomiast jeżeli chodzi o Defendera V2 Mini, sprawa wygląda zgoła inaczej. Palm, moi drodzy, jeżeli tylko macie bardzo mało dłoń, w innym wypadku po prostu jest on tutaj niewygodny. Zamiast tego możecie spokojnie brać tą myszkę pod chwyt claw grip bądź też fingertip. Z mojej perspektywy są to idealne rozwiązania, biorąc pod uwagę same wymiary dzisiaj prezentowanego urządzenia.
To właśnie sprawia, że myszka z automatu trafia do innego grona odbiorców. Defender V2 Mini to bezpośredni konkurent dla przykładowo Clearmastera MM710, 711, nieco cięższe, ale pozbawiony dziur. Poza tym spokojnie zawalczy z harpunem od Corsera czy modelem Glorious Mouse Model D Minus. I wiecie co? Z powodzeniem tą walkę w moim odczuciu może wygrać. Trzeba mieć jednak świadomość, że jest to myszka, która zdecydowanie spodoba się mniejszej ilości osób aniżeli klasyczny Defender V2. Warto zatem przejść z pewnością do sklepu i na ekspozycji przyłożyć rękę do V2 Mini, a poza tym pomyśleć, czy wasz chwyt tutaj zadziała. Prywatnie nie wybrałbym Mini dla siebie, bo jest po prostu za mały. Jednocześnie wziąłbym go pewnie, gdybym miał obok do wyboru Vipera Mini. Tutaj po prostu komfort użytkowania i chwyt ze względu na wyższą konstrukcję jest w moim odczuciu znacznie lepszy, ale to oczywiście preferencje związane z kształtem. Wnętrzności pozostają z kolei te same, przede wszystkim przełączniki optyczne, które uwielbiam. Czas reakcji na poziomie 0,2 milisekundy, wartka praca, brak problemu z double clickiem, żywotność w okolicach 70 milionów uderzeń, poza tym również przyspieszenie 35G, no i 300 IPS-ów. Całość na papierku robi zdecydowanie wrażenie, natomiast posłuchajcie, jak same przełączniki brzmią. Zmiany względem klasycznej V2 to oczywiście sensor. Tutaj poczyniono uszczuplenia. My w pełnym Defenderze V2 mamy Focus Plus o rozdzielczości maksymalnej do 20 000 dpi. Z kolei V2 Mini dysponuje sensorem o rozpiętości do 8500. Jest to Pixart 3359, mimo że na stronie producenta pojawi się ponownie informacja o Focus Plus. Natomiast sądzę, że jest to po prostu jakaś pomyłka, ponieważ w różnych źródłach jednak widnieje 3359. Jednostka ta sama co w Viperze Mini. Przy syntetykach oczywiście wchodzi na pułap nawet powyżej 1000 Hz, jednocześnie w maksymalnym dpi mogą pojawić się nadłożone piksele, no i drgania. To jest coś, co przy tym sensorze jednak występuje. Zwróćcie też uwagę na LOD. To jest wyższe niż w Focus Plusie, w okolicach 2 mm, co przy szybszych ruchach na niższym dpi może odrobinkę zmniejszyć precyzję. Muszę jednak przyznać, że w grach na niższych rozdzielczościach, owszem, to LOD da się poniekąd odczuć, ale jednocześnie drgań sensora już nie. Quake i Valorant bez zastrzeżeń, pograłem sobie dłuższą chwilę i moim zdaniem całość prosperuje tutaj doskonale. Jak mówiłem, jest to myszka dla mnie wygodniejsza niż Viper Mini w kontekście miniaturowych urządzeń, ale pamiętajcie, że to osobiste odczucia, a podnoszę tutaj również rękę, że jestem fanem myszek profilowanych pod prawą dłoń i taką właśnie jest Defender V2 Mini względem Vipera Mini. Jeżeli zatem szukacie bardziej zachowawczego, symetrycznego kształtu, to Viper. Tutaj jednak profil pod prawą dłoń jest bardziej odczuwalny, szczególnie podczas używania przycisków bocznych. Są wyżej dobrze dopasowane do kciuka, rolka ma delikatny, ale zauważalny opór podczas skoku, bardzo mi się to podoba, chociaż najwięcej uwagi przykuły kliknięcia główne. Są ciche, a poza tym delikatnie gumowe w fazie odbicia. Uczucie dosyć charakterystyczne i trzeba się do niego przyzwyczaić, natomiast jest to klik definitywnie szybki. Oczywiście warto nadmienić również obecną stabilizację. Jeżeli wasze ręce dosyć mocno się pocą, no to wówczas można nakleić sobie wspomniane panele, które są dołączone do zestawu i wtedy problem stabilizacji naszego chwytu znika. Swoją drogą mamy także aplikację, oczywiście jest to Synapse, w którym możemy dopasować urządzenie pod własne preferencje. W poszczególnych klikach ustawimy makra, różnego rodzaju funkcje, zmianę podświetlenia, a jej profile możecie zapisać w pamięci oraz przenieść przykładowo na konsolę, bo myszka działa z PlayStation 4 i Xboxem. Generalnie aplikacja jest funkcjonalna, pracuje szybko, więc pod tym względem nie mam nic do zarzucenia. Kwestia po prostu tego, jak ta myszka zachowuje się, jeżeli chodzi o parametr LOD, no i na tych maksymalnych rozdzielczościach w okolicach 8500. Musicie mieć świadomość jednak, że są to rozdzielczości, których i tak w grach raczej nie wykorzystacie, ponieważ gracze przeważnie pozostają w granicach do 1600 dpi, a znacznie częściej te parametry są jeszcze niżej ustawione. Przechodzimy do podsumowania, no i wypada zadać sobie pytanie, czy jest to myszka warta zakupu. Owszem, natomiast pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musicie szukać miniaturki, poza tym dedykowanej pod prawą dłoń, profilowanej, no i jeszcze do tego lekkiej. Jeżeli te rzeczy was interesują w waszym przyszłym gryzoniu, no to moim zdaniem Defendera V2 można brać, chociaż prywatnie bym jej nie wybrał. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dla mnie jest za mała i myślę, że duża część graczy jednak powinna iść w kierunku standardowego Defendera, nie tylko
tylko ze względu na to, że to jest myszka za mała, ale również ze względu na to, że tam mamy lepszy sensor, co nie znaczy, że tutaj jest źle, wręcz przeciwnie, 3359 to także fajna jednostka. Niestety w przypadku tego sensora pojawia się wyższe LOD, więc jeżeli gracie na bardzo niskich czułościach, to wtedy może to się wam dać we znaki, ale nie musi. Sam grałem na 800 i 600 dpi w Valorante i Quake'a. Tak naprawdę wówczas myszka nie sprawiała mi problemów, wręcz przeciwnie, uważam, że sprawdza się ona naprawdę dobrze. Jeżeli poszukujecie rzeczywiście miniaturki profilowanej, to śmiało powinniście się Defenderem V2 zainteresować, ale być może warto poczekać na promocję. W tym momencie myszka jest dosyć droga, muszę przyznać. Viper Mini kosztuje znacznie mniej i wydaje mi się, że ta cena również w przypadku Defendera V2 Mini powinna być trochę niższa, żeby był on bardziej atrakcyjny, bo w tym momencie albo wybieracie Vipera i trochę oszczędzacie, albo wybieracie Defendera V2 i niestety musicie wykosztować się znacznie więcej. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Jak mówię, fajna miniaturka, sam pewnie bym jej dla siebie nie wybrał, no zdecydowanie bym jej nie wybrał, ponieważ moim zdaniem Defender V2 w tej wersji pełnowymiarowej jest wygodniejszy, ale jeżeli zastanawiacie się i myśleliście o zakupie tej myszki, to myślę, że jest to opcja, którą warto gdzieś tam rozważyć. Dobra, rozgadałem się, więc co, kończymy. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, że był wyczerpujący i odpowiedziałem na wasze nurtujące pytanie. Jeżeli tak, to łapeczka w górę. Poza tym subskrypcja wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi klipami, które dla was wypuszczam, jak mówię, co tydzień. No i obok mnie pojawia się Instagram, tam też warto zaglądać, żeby być poinformowanym, co dla was przygotowuję, bo bardzo często pytacie, czy będzie recenzja tych słuchawek, które znajdują się tutaj za mną. Jest to Black Shark V2. Owszem, będzie taka recenzja na kanale X.com. Pytacie, a na Instagramie taka informacja się pojawia, dlatego warto tego Instagrama śledzić. Dobra, kończymy, bo jak mówię, rozgaduję się, jestem tuż przed wyjazdem, zaraz zaczynam urlop, odpoczynek, trochę odetchnę, bo rzeczywiście tych materiałów bardzo dużo ostatnio robiłem i... Dobra, tyle. Pa, pa. We'll be right back.